Witajcie. Nazywam się Małgorzata Jakima i chciałam wam dzisiaj powiedzieć o Bogu. O Bogu, którego poznałam osobiście. Kochani, Bóg to nie religia. Wy wszyscy czegoś szukacie. A to, czego szukacie, znajdziecie tylko w żywej relacji z Bogiem. Opowiem wam o Jezusie, jakiego poznałam. Wiecie, 8 lat temu powinnam być w piekle. Umierałam fizycznie. W dzień, w noc, kiedy umierałam, zobaczyłam demona śmierci, który po mnie przyszedł. Zostałam przekonana o grzechu. Wiecie, 18 lat piłam. Byłam alkoholiczką, narkomanką i lekomanką. Ludzie na mnie pluli. Lewe interesy. Firmy, kochankowie. Powinnam być w piekle, ale w noc, kiedy leżałam na łożu śmierci, on wspaniały, jedyny Pan i Zbawca tego świata przyszedł do mnie. Powiedziałam: Boże, ratuj mnie! Ratuj mnie! Ostatnie słowa ludzi, jakie mi przeszły przez gardło. On w swoim wielkim miłosierdziu pozwolił, bym przeżyła. Minęło jeszcze wiele lat, zanim realnie spotkałam Jezusa, gdyż byłam w systemie religijnym, który mnie i tak prowadził do piekła. Trzeźwa, wiele lat, ale dalej w grzechu. Brudna, upaplana grzechem tego świata. I 3 lata temu, kiedy urodziłam syna, zostałam sama, klęknęłam i powiedziałam: Boże, jeśli Ty jesteś i nie jesteś tym, kim ja myślę, że jesteś, to przyjdź do mojego życia, bo ja nie chcę już tak dłużej żyć. I Jezus, Chrystus, powiedział realnie w pokoju: słucham. Kochani, następnego dnia narodziłam się na nowo. Ja nie wiedziałam, że Duch Święty jest na ziemi. Ja nie wiedziałam, że Bóg jest Duchem. Ja nie miałam pojęcia, co wykonało się na krzyżu Golgoty. Ja nie wiedziałam, że wszyscy tu jesteśmy tylko w drodze na tej ziemi. Że to nie jest koniec. Że czeka nas wieczność. Ojcze, ja dziękuję Ci, że te ludzkie serca teraz zostają otwierane na Twoją chwałę. Ja dziękuję Ci, że wszelkie kamienie teraz odchodzą. Ja dziękuję Ci, że oni słuchają, bo Ewangelia jest mocą ku zbawieniu każdego, kto w sercu uwierzy i językiem wyzna, że Jezus jest Panem. Nie zatwardzaj swojego serca, kiedy słyszysz te słowa, bo nie czeka Cię nic innego jak wieczność albo z Ojcem, uwielbiając Jego, albo z diabłem w piekle. I tam nawet sobie nie wyobrażasz, jak będzie. To jest pełna Ewangelia. Pełna Ewangelia jest taka, że Jezus przyszedł na ziemię i religia Go ukrzyżowała. Ludzie pluli na Niego, a On, potulny baranek, poszedł na Golgotę i umarł za taką Małgorzatę Jakima, która od dziecka piła, chlała, która się puszczała. On powiedział: biorę ją na siebie. Ojcze, ja umieram za nią. Ja modlę się, aby te słowa zostały Ci objawione. Że jesteś takim samym grzesznikiem, jakim ja byłam. Nie musisz być prostytutką ani alkoholikiem. Największym błędem, czyli grzechem człowieka, jest to, że dzisiaj żyjesz tak, jak żyjesz. Nie obchodzi Cię Bóg. Idziesz do galerii, wydajesz tysiące. A potem co się dzieje z Twoim sercem? Kochani, dzisiaj może być najważniejszy dzień w Waszym życiu. Dzień, w którym przyjdziecie do domu i zaczniecie głęboko rozważać słowa, które mówię z ducha do ducha. Ja wierzę w to głęboko, że te słowa dzisiaj będą w Was pracowały, że nie będziecie mogli spać, że będziecie o tym rozmyślać, aż zawołacie i zapytacie się: Ty, czy to, co ja mówię, jest prawdą? Bo jest to prawda. Kochani, objawienie największej miłości tego świata wykonało się w Synu Boga Żywego, Jezusie Chrystusie. Kochani, Bóg Ojciec mi świadkiem na słowa, które teraz do Was mówię. To są czasy ostateczne.
niedługo wróci Jezus po swój Kościół. Cały świat usłyszy, gdy trąby rozwieją na cztery strony świata i wróci Pan. Pochwyci swój Kościół, każdy, kto do Niego należy. Ja modlę się, abyś to był Ty. Ja modlę się, abyś zapragnął tego, o czym ja Ci tu dzisiaj mówię. Ja jestem żywym świadectwem tego, że Bóg wszystko może obrócić w dobro. Nie od razu stałam się narkomanką i alkoholiczką. Wiecie, byłam molestowana i gwałcona jako dziecko. Doświadczyłam bardzo dużo bólu i cierpienia. Ale to nie należało do mnie, bo grzech panuje na ziemi i to jest konsekwencja grzechu. Jezus to wszystko poniósł. On sprawił 8 lat temu, że ja, która piłam już po litra wódki dziennie, zostałam uwolniona od przymusu picia, od przymusu zażywania tabletek w ilościach bardzo wielkich. Jestem trzeźwa. Od wielu lat leżałam w rynsztoku. Mózg mój nie funkcjonował. Ludzie, nie byłam w stanie budować logicznie zdań. Informacje do mnie dochodziły po 6 miesiącach. Ale On, Jezus, uzdrowił mnie, uwolnił. Stoję tu dzisiaj w Jego miejscu i poselstwo sprawuję, głosząc wam to, żebyście przyszli do Niego. Żebyście zapragnęli tego, o czym ja wam tutaj głoszę. Bo prawdziwą wolność możesz mieć tylko w Jezusie. Myślisz, że jesteś wolny, ale jesteś jak takie coś poruszane na sznureczkach przez diabła. Tak to działa. Ja dzisiaj wołam do waszych serc. Jezus powiedział: stoję dzisiaj u drzwi twojego serca i kołacze, czy mi otworzysz? Dopóki jest dzień, dopóki doba ma 24 godziny, dopóki jest noc, jest twoja nadzieja na to, żebyś się nawrócił. Kochani, nikt nie wie, kiedy wróci Jezus, ale On wróci już niedługo. Abyście byli po tej właściwej stronie. Błogosławię was w imieniu Jezusa.